Słuchaj, Maty Borek kiedyś powiedział przed tej konferencji, jak mówię, on jest naprawdę chory psychicznie. Jesteśmy już po gali FAME22 na PGE Narodowym, z nami Tomasz Adamek. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do tego, co działo się w oktagonie, to musimy przejść do tego, co dzieje się tutaj, bo jesteśmy na żywo, na gorąco, podczas kłótni Kasiusza z Mateuszem Borkiem. No i... Słuchaj, Maty Borek kiedyś powiedział przed tej konferencji, jak mówię, on jest naprawdę chory psychicznie. Słuchaj, bo słuchaj, jeżeli... Tak miał szczęście, bo się nie otworzył, bo miał cztery rundy, żeby się otworzyć, ale wiesz, jak trzymasz gardę, a biłem go doły, będą go bolały, bo dostał też koło ucha, dużo dostał ciosów, że ja biłem, przecież też nie biję słabo, ale swoje odczuję, pewnie jutro, pojutrze, no ale jeżeli nie chcesz walczyć, czy miesz gardę, no to masz widowisko jednostronne. No i tego widowiska nie ma. No a przecież my walczymy, ja nie walczę dla siebie, ja walczę dla kibiców. Dla oka, ktoś się zna, no to zobaczy na walkę do strony i powie tyle, no tak, nie chciał walczyć, no a teraz krzyczy. No to przechodzimy już do tego, co działo się w oktagonie. Zaczyna się pierwsza runda, wyprowadzasz pierwsze ciosy, a Kasiusz już ma cały czas zamkniętą gardę. Co pomyślałeś? No boi się otworzyć, wiesz, bo jeżeli nawet... Jak masz, wiesz, czy miesz gardę, bo wiesz, czy miesz gardę, każdy trzyma gardę, ale wiesz, próbujesz coś zrobić, uniknąć ciosu, a on stoi, nawet stał z daleka, on nie stał nawet blisko mnie, no to ja mogę sobie te, wiesz, przechodzić, uderzyć trzy ciosy i chodź dalej sobie, uderzyć trzy ciosy i walkę wygrać easy, no ale to w ogóle nie było ciosów, dlatego zacząłem bić mocno, co mogę po dole, no po tej głowie, gdzieś tu z boku, on tam pokazało, że go bije w boku głowy, no ale jak się nie otwiera, no to trzeba szukać dziury, żeby trafiać, no. A teraz będzie krzyczy, kurwa, jak... Przestań. To wyprowadził chyba Kasiusz, no można na palcach jednej ręki policzyć chyba te ciosy w pierwszej rundzie. Było już zniecierpliwienie, czy stwierdziłeś, dobra, to walimy w takim razie doły i tak się będziemy bawić? Nie, ja tylko doły, no bo ja widziałem, że jak już się boi otwierać, no to zacząłem bić doły. Jutro będzie go bolało na pewno, bo doły bolą, a bije po dołach bardzo mocno, bo cię nawet gdzieś tam uderzyłem kostką, nie czuję nawet kostkę. No wiesz, nie nauczył się jeszcze pokory, czy mało dostał, jakby tak było jeszcze ze dwie, trzy rundy, to by pewnie już nie wytrzymał. A coś tam mówili, że wydłużali czas, bo miał być czas normalnie, a było chyba półtorej, a miał być minutę. Mówi, dobra jest, najważniejsze, że jestem zdrowy, on zdrowy, wylatuje rano do Niemiec i do New Yorku. To w takim razie pytanie, z czego się wzięło to, że Kas już miał taki, można powiedzieć, game plan? Czy uważasz, że to mógł być brak umiejętności, a może zbyt duży szacunek do ciebie i twoich osiągnięć i umiejętności? No to, że krzyczy, no to nie szanuje nikogo, wiesz, ale to musi pamiętać, że nie będzie szanowany u nikogo w Polsce, bo jakby nie było, szacunek się należy do tego. Ja bym nigdy nie, do, nie wiem, byłych mistrzów czy mistrzów, nie, broń Boże, nigdy bym nie powiedział nic złego, szukania prywatnych, co ja tam robię w domu, czy ja tam się żoną kłócę, czy jakieś tam auto, jakie tam pijany, brzmi, nigdy nikt na nich nie złapał pijanego, no, co on bogaduje, rozumiesz, gdzieś poczytał. Nie, Borek dobrze powiedział, to jest naprawdę chory psychiczny człowiek. Gdybyś miał porównać walkę z Bandurą, a z Kasiuszem, nie była ziemia? No nie, no Bandura przynajmniej zadał ciosy, no wiesz to... Nawet gdzieś tam dostałem, też gdzieś miałem ten, no to Bandura dużo był lepszy, oczywiście, szybszy i tak dalej. No, tutaj walka do jednej bramki, no. Przyszedłeś tutaj po walce z Mamedem Khalidowem, przeszedłeś ze świata sportu do świata freaków. Jak duża jest ta przepaść? No to są walki krótkie, no tutaj no, jest, wiesz, no, 4 czy 5 czy 3 rundy, no a wiesz, w boksie zawodowym ciężkie walki 12 rund, 10-12 to jest naprawdę długi dystans i to trzeba być naprawdę, wiesz, no ja mam swoje lata, mam 47 lat, jestem zdrowy, pewnie mógłbym dzisiaj walczyć takim tempem gończym. 47 lat, ale szybki Adamek jest niebezpieczny. No tak, jest niebezpieczny, jakby on tak trzymał tą gardę, ja bym bił go następne 10 rund i to nie ma problemu, bo ja mam Bogu dziękować wydolność dobrą i zdrowy jestem. No ale to dla oka mówię, drugiego jak ktoś patrzy, jak bierz, jak bęben i nie oddaje ciosu, no to co to jest? Kolejka chętnych do tego, żeby się z tobą zmierzyć, ze względu na twoje nazwisko oczywiście jest dość długa, to teraz pytanie,
Jaki plan na przyszłość? Czy chciałbyś jeszcze zawalczyć w Federacji Fejma? Jeśli tak, to może trzeba inaczej selekcjonować zawodników i rywali? No to już Mateusza zostawiam, bo jutro rano wylatuję z 6, o 5 muszę stać. No to tak, ja muszę się spakować i o 5 musimy wyjechać na lotnisko. Na pewno Mateusz będzie negocjował z Fejmem, bo dzisiaj był zgodnie z kontraktem ostatnia moja walka. A to są włodarze, są bardzo mili ludzie, mi się dobrze współpracowało i współpracuję z nimi. Także jak będą chcieli Adamka znów pokazać, dlaczego nie? Tylko. Oczywiście. Inaczej nie można. Wiem, że Polacy, rodacy nie lubią, to ja się mówi, ale przecież ja nie walczę dla idei. Tak? Inni też nie pracują. No to już kontrakt, wszystko musimy negocjować i zobaczymy, czas pokaże. To jeszcze na koniec pytanie. Wychodzić do ponad 400 tysięcy, no ty walczyłeś na wielu galach i tak dalej, ale dla historycznej, dla freak fightów gali na Narodowym, miło dla ucha? Na pewno, no bo nigdy nie walczyłem na Narodowym Stadionie w Polsce, walczyłem we Wrocławiu. A to chyba największa publiczność, gdzie tam dokładnie nie wiem ile było, 40. Tutaj byłoby no 45 ponad. Po 7 chyba, coś, tak, 7 coś takiego. No tutaj we Wrocławiu nie pamiętam, bo 44 chyba. No słuchaj, no potem tych ludzi nie widzisz, no bo też wszystko jest to ciemno. No, słychać, tak, to wejście, fanki pola, jedziemy, wiesz. No nie, bardzo się cieszę, dziękuję, że przybiliście, że oglądaliście nas za Perperview. Zrobiłem z mojej strony wszystko, myślę, że zadanie wykonałem na 100% i czekajcie na informacje, co nowego. Super, dziękujemy, miłego lotu. Trzymajcie się, cześć.